Witajcie, Joanna Hoły z tej strony, z kanału Okiem Matki. W tym podcaście chciałabym porozmawiać o mężczyznach. Wczoraj słuchałam takiego dialogu, takiego radiowego dialogu po angielsku, tak, amerykański kanał takiego pana Stefana Moliny. On ma francuskie nazwisko, ale właściwie to nie wiem, jak on to wymawia z amerykańskiego. No, nieważne. Panowie mówili o różnych rzeczach, między innymi o feminizmie, o kobiecości, o kobietach, o mężczyznach, o układach różnych rodzinnych, o polityce. I słuchajcie, ten pan Stefan jest generalnie dosyć kontrowersyjny, bardzo dużo myślę, że wychodzi z pozycji trochę tak jak ja, pewnej traumy dzieciństwa i to przerabia trochę w swoich programach. Ale ma sporą popularność widownię. Cóż, on mówi wiele, że on mówi prawdę tak naprawdę. Mówi kawę na ławę. Wiele rzeczy, ja się po prostu z nim zgadzam w wielu sprawach na temat feminizmu. Mówi o tym, że to po prostu nie jest dobre ani dla mężczyzn, ani dla kobiet. I coraz więcej słyszę takich głosów i naprawdę ja się przychylam do tego. Bo sytuacja teraz jest taka, że kobiety tak naprawdę są... No to wszystko jest nierówne. To wszystko nikomu nie robi dobrze. Feminizm jest doprowadzony do skrajności, do takiej pozycji, że kobiety właściwie no, na siłę chcą mieć te różne pensje. No tak naprawdę w wielu sytuacjach, w wielu zawodach to w ogóle po co tam się pchać, szczerze mówiąc, tak? I kobieta nigdy nie będzie tym samym, co mężczyzna, no bo nie ma tej samej siły. Znaczy są oczywiście wyjątki. Ale to jest jak gdyby o co się kłócić, te role zawsze były inne. No właśnie, ale tak jak oni opowiadali, to ja też mam poczucie, że tutaj coś jest nie halo. Jest strasznie najeżdżanie na mężczyzn i jest straszne faworyzowanie tych kobiet. Kobiety to się sobie strasznie roszczeniowe to wszystko i to mnie uwiera, bo to jest totalna nierównowaga. Totalna nierównowaga. Więc dzieci, mężczyźni, no ostatnio mam wrażenie, że problem jest taki, że feministki, czy w ogóle jakby czy w ogóle kobiety ostatnio mam poczucie, podchodzą do tego tak, że tłamsi się tą męskość, faworyzuje się mężczyznę, który jest tak naprawdę uległy. Jeżeli on ma bardzo takie męskie zachowania, no ale co to znaczy? To nie znaczy, że ma być jakimś szowinistą, no oczywiście w ogóle nie chodzi o brutalność, ale pewne zachowania typu siła, odwaga, takie no, męski sposób bycia jest okej, to nadal jest męskie, to powinno być cenione. Opiekuńczość. Dlaczego kobiety chcą takie na siłę być takie wyzwolone? Ja nie chcę być wyzwolona, ja nie chcę być zawsze sama. No, bo zrobiłam mnóstwo błędów, mnóstwo toksycznych układów, ale ja nie chcę straszać mężczyzn, tak? Ja wiem, że i tak to jest już w ogóle trudne. Jestem samotna i mam dwoje dzieci, to jak gdyby jaki facet się na to zgodzi, żeby ze mną być. Ale może, tak? Jak ja te dzieci troszeczkę odchowam i nie będę próbowała go wkręcać w żadne układy, typu, że ktoś mnie będzie utrzymywał. Bo jednak trzeba być odpowiedzialnym, samodzielnym i siebie samego utrzymywać, zwłaszcza jak się zrobi od sporo błędów, to nie zwalać tego wszystkiego na przykład na państwo albo na jakiegoś właśnie innego mężczyznę. Ale z drugiej strony, czy to też tak na siłę takim być niezależnym i nienawidzić tych mężczyzn? Bo ja czuję w tym wszystkim teraz strasznie dużo nienawiści. I ci panowie w tym programie właśnie o tym mówili. Jak ja mówię otwarcie o tym, na przykład na Facebooku mówiłam na grupie, że ja mam odczucie, że kobiety mówią teraz w stosunku do mężczyzn pogardliwie albo nienawistnie, a zwłaszcza jeżeli któryś mężczyzna zachowuje się bardzo męsko i rzuca jakieś męskie żarty. To nie chodzi o bycie wulgarnym, tak?
kobiety oczekują, że mężczyźni będą strasznie układni i strasznie, i że będą jakby im przychylać tego nieba. To jest okej, okay. Kiedy mężczyzna kocha kobietę, to super, niech tak będzie, tak? Ale to nie znaczy, że ma stawać się całkowicie kobiecy. To yin w mężczyźnie jest strasznie ostatnio rozbuchane. Do czego to dąży? Do jakiegoś takiego zupełnie zacierania granic. Tak jakby wszyscy mężczyźni teraz mieli być, bo to nie chodzi o to, aby wszyscy byli beta, tak, samcami beta, a kobiety wszystkie samicami alfa, to w ogóle nie o to chodzi, chodzi o równowagę, ani beta, ani alfa, a jeżeli już, no to powiedzmy duchowo, gdzieś ma Akwasio coś takiego, miał taką tabelkę, on lubi te tabelki i tak przedstawia, i tam było coś takiego, że niech płcie będą równe sobie. Ani beta, ani alfa na tym samym poziomie. Dwie dojrzałe jednostki. Jeżeli już, to niech to będzie alfa duchowo. Tak, duchowy alfa samiec. Tak on to miał. Duchowo, czyli ktoś, kto dąży do rozwoju za wszelką cenę. Tak, jest bardzo aktywny w tym. Przedsiębiorczy, natomiast na poziomie fizycznym, na poziomie jakby tego, tej rzeczywistości, podstawowych potrzeb, dojrzałość, tak, dojrzałość i równość płci. Ale ten, równość płci to też przecież nie znaczy, że kobieta to samo co mężczyzna, bo to nie jest to samo. Nigdy nie będzie. Takie blendowanie, takie mieszanie, typu tak, ci mężczyźni, tacy kobiecy, tacy nadmiernie uczuciowi, czy niektórzy są tacy naturalnie, to okej, ale nie tak, żeby wszystkich jakby z tym równać do tego niby ideału. Mi się nie podobają tacy mężczyźni na przykład, którzy są, mają takie wydelikacone rysy. Nawet w ogóle nie wiem, jak to, uważam, że to jest programowanie. Gdzie więc są ci mężczyźni? Moi tam się aktualnie drą gdzieś, więc kończę ten podcast i idę do nich.